W Europie leży 47 państw. Trzy z nich tylko częściowo położone są w Europie, a większość ich terytoriów znajduje się w Azji. Te państwa to Kazachstan, Turcja i Rosja. Rosja to największe państwo położone na kontynencie europejskim. Najmniejszym państwem w Europie jest Watykan. Polityczny podział Europy ulegał w historii wielokrotnym zmianom. Ostatnie duże zmiany miały miejsce pod koniec XX wieku. Doszło wówczas do rozpadu Związku Radzieckiego, Jugosławii i Czechosłowacji. Natomiast dwa państwa niemieckie połączyły się w jedno. W 1951 roku, kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, sześć państw Europy utworzyło Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Rozpoczęta w ten sposób współpraca gospodarcza miała zapobiegać konfliktom i wojnom. Dalsze zacieśnianie współpracy oraz przystępowanie do wspólnoty kolejnych państw doprowadziło do powstania w 1992 roku Unii Europejskiej. Zadania Unii Europejskiej to między innymi rozwijanie współpracy gospodarczej, umożliwienie swobodnego przepływu osób i towarów, wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów, wypracowanie spójnych norm prawnych i egzekwowanie ich przestrzegania.